Cześć! Odwiedziliśmy Profelis, które pomaga bezdomnym i potrzebującym kotom. Profelis jest częścią Fundacji Viva. Zobaczyliśmy miod małych kociąt, które są słodkie i urocze i wkrótce będą gotowe do adopcji, będą szukać swoich domów stałych. Spotkaliśmy się również z Tofikiem. Tofik jest to kot, który w swoim dosyć krótkim, kocim życiu bardzo wiele jednak wycierpiał. Został znaleziony pod samochodem. Na samochodzie wisiała kartka wskazująca na to, że znajduje się tam właśnie chory kot. Odnalazła go wolontariuszka Fundacji Viva. Oczywiście Profelis zaopiekowało się nim. Ten kot był leczony, był bardzo intensywnie rehabilitowany po to, żeby mógł być tak zdrowy, jak to tylko możliwe. No jednak ma on niedowład tylnych nóżek, potrzebuje intensywnej opieki i pomocy ze strony człowieka. Nie może samodzielnie załatwiać swoich potrzeb, ale widzimy, że jest to wesoły, uroczy, pełen życia kotek. Jest naprawdę bardzo słodki. Takich kotów jak Tofik, no niestety jest bardzo wiele. Potrzebują one opieki, pomocy i wsparcia. Na imię Małgosia, jestem koordynatorem grupy Profelis. Bardzo Was zachęcamy do pomocy nam, ponieważ przyjmujemy się tylko i wyłącznie ze środków pozyskanych z darowizn. I też mamy profil na Funny Money, gdzie możecie nas znaleźć i możecie przez zakupy dla swoich pupili pomagać także naszym podopiecznym. Zapraszamy! Profelis możesz wspierać przy okazji codziennych zakupów online przez funnymoney.pl.